Witam was wszystkich, ja jestem Jacob, a to nowy odcinek Let's Play'a Fable. I tak, zaczniemy od razu od otworzenia tej epickiej skrzyni 15-kluczowej, żeby dostać... Kusza Arkena. Patrzcie, jaki to epicki wygod. Różniący się od wszystkich innych kusz. I teraz należy wreszcie do mnie. Oj tak. Ona ma trzy moce. Ogień, celność i moc srebra. Srebro jest bardzo dobre na wilkołaki, także niejednokrotnie się mi przyda w zabiciu jakiegoś. Także jestem dobry. I mój nowy nabytek, czyli obsydianowy wielki miecz. Dodałem do niego ulepszenie, zwiększasz mocy piorunów. Później raz zwiększasz mocy srebra. Dowiecie się dlaczego i w jaki sposób. Ale na razie... W ostatnim odcinku byliśmy na nowych ziemiach, że się tak wyrażę. W lesie wiedźm. Nieważne. Teraz... Zmierzamy ku następnemu questowi związanemu z wilkołakami. Właśnie. I będzie dość ciekawie. Stąd będzie mi potrzebne zwiększać mocy srebra, a go dostanę za free. I zobaczycie jak. Ale najpierw muszę odebrać quest. Quest. Biały wilkołak, otóż to. I idziemy się tam udać. Las wieźmy, dobrze. Już nie pa... A tak, czyli dokładnie zmierzamy do miasta pod nazwą Sękowa Polana. Nowe miasto i nowa walka na gołe pięści. Która będzie niewątpliwie jedną z najtrudniejszą z dotychczasowych walk. Jak widzimy, tutejsi bandyci już są uzbrojeni w mistrzowskie bronie. Te takie złote. Jednakże guzik mogą mi zrobić. Ja spróbuję sobie przywołać swojego towarzysza. Niech go zabije. O ile potrafi. Byłoby bardzo dobrze, gdyby to zrobił. Jednak żeby to zrobił, musicie mi dać pewną chwilkę. Widzimy się za chwilę. Jestem znów. Długo to trwało, ale się udało. Teraz zaprezentuję swojego duszka. Ten nakoksowany kolej z katano mistrzów jest teraz mój. I teraz będzie znacznie silniejszy i będzie przydatniejszy. Dobra. Rozwalmy tych typków. Nie są zbyt silni. Oczywiście jak na mojego duszka są bardzo dobrzy, ale dla mnie to żaden problem. Jak widać. Okej. Muszę wykorzystać swoją kuszę. Jest taka piękna, że aż chce się odstrzelić komuś nią łeb. Zaraz do tego dojdzie. Popatrzmy. Hobbesy. Dzięki temu mieczowi i no, mogę teraz rozwalać ich za jednym uderzeniem. Dobra, biegnę za tobą. Pomogę twojej żonie, jak tylko się da. Ale cóż to?
To nie jest jego żona, lecz banda zbójów, którzy tylko tutaj czekali na mnie. Ciekawe, jak sobie poradzicie z moimi pomocnikami. I jeszcze ze strażnikami. Cieniasy. Gdzie? Wow. Boże, kurka, nawet teraz strażnicy są przeciwko mnie. Nie, nie, nie chciałem tego zrobić. Dajcie mi spokój. To tylko przypadek. Fuck. Właśnie tego po prostu nie lubię w fejlu. Przypadkiem kogoś zaatakujesz i już po prostu się rzucają. Nie, ciebie nie chcę zabić. Ciebie chcę uratować przed sobą. Spoko, dzięki. Chociaż jestem tak bogaty, że twoje złoto, to lepiej sobie je zatrzymaj. Rękawice z kolczugi. Obchnę je przy najbliższej okazji. Świątynia Awo, kolejne miejsce, do którego powinniśmy się udać. Tak. To bardzo ciekawe miejsce. I tutaj możemy dostać aż dwie bronie naraz, proszę popatrzeć. I kolejny najemnik, którego możecie dać w świątyni Skorma jako ofiarę. Pamiętajcie, że możecie się z najemnikami swoimi teleportować, także nie musicie na piechotę z nimi chodzić. Tak. To jest świątynia Awo. Za bardzo, ale to bardzo dużą sumę, którą dacie świątyni, możecie dostać chyba magiczną maczugę, wielką, dwuręczną, nawet. No. Ale za bardzo dużą sumę. A tutaj kolejna broń, czyli miecz w skale, jednoręczna, fajna. Zaraz ktoś nam powie, co to jest. Jednak ten miecz jest całkowicie prawdziwy i trzeba mieć bardzo dużą siłę, żeby go wyciągnąć. To znaczy bardzo dużą budowę ciała. Mi się na pewno nie uda, ale wam pokażę, jak to wygląda. To jasne. No, that's a shame. Sword stays put for now. Tak, co się tak chichracie? Sami go nie wyciągniecie. Haha. Dobra. Trzeba być... Chyba na maksa trzeba mieć budowę ciała, czyli 8, żeby wyciągnąć stąd miecz. Normalnie taki biedły gościu jak ja tego nie zrobi. Jeszcze nie jestem dosyć silny. To naprawdę mnóstwo punktów doświadczenia trzeba wrzucać, żeby mieć taką siłę. A to dopiero pod koniec gry jesteśmy prawdziwymi koksami. Także trochę głupie. Widziałem mnóstwo obrazków, jak jeszcze w tym momencie ludzie się posługiwali tym mieczem. Nie wiem, jakim cudem. O, i tutaj w
tym miejscu możemy wykopać srebrny klucz. Ej, no. Tak jest. Miejsce świeci się na czerwono. Jest to gargulec, harpia, czy nie wiadomo co jeszcze. I tutaj możemy wykopać sobie srebrny kluczyk. Dobra, idziemy dalej. Do synkowej polany. Tak jest. W tamtą stronę rozciąga się coś najbardziej wielkiego w całym świecie Albionu, czy jakoś tak. Czyli arena. Miejsce, w której walczył właśnie ten... O Boże, już zapomniałem. Brat Szept, wiecie, ten wielki gory. Murzyn. Tak, i my też będziemy tutaj walczyć z pewnością niedługo. I naprawdę po tej walce będziemy niewyobrażalnie sławni, już nie będziemy żadnymi mięczakami, chociaż chyba już dawno nie jesteśmy. No dalej. Co jest? Nie lubię tej ryby. Czegokolwiek. Kurde! O nie, nie dam, nie dam się, nie dam się. Spokojnie. Szybciej. Ale zręcznościówka, nie no. Boję się, żeby przypadkiem więcej nie kliknąć i żeby żyłka nie pękła. Trzeba być naprawdę przy tym ostrożny. A to zwykłe łowienie ryby. Jest. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Popatrzmy. Eliksir Mistrza Woli. No, może być. Wcześniej dostałem ze skrzyni zwiększać mocy pomieni. Mam chyba już ich 3. Albo przynajmniej 2. I tak mam ich sporo. A na razie ich nie będę mógł sprzedać. Mało ludzi tutaj przyjmuje takie rzeczy. No i synkowa polana, tutaj jest mnóstwo rzeczy do zrobienia. Tutaj będzie turniej łucznictwa, demoniczne drzwi, walka na gołe pięści. O kurde, o nic się nie założyłem. A, walić. Dobra, albo nie, wezmę to. O tak, zobaczymy czy ten wilkołek da sobie radę z moją potężną kuszą. Buuu! Oho, ale moc! Szybko teraz przed tą bramę. Gdzie to jest? Chodź tu! Kabli tu, nogi! Chodź tu! Prawda jest taka, że srebrne ostrze nie tyle zabija wilkołaki, co po prostu przyspiesza ten proces. Także może nam być kompletnie niepotrzebne, ale... Ale jest przydatne, to trzeba... przyznać. To... chodź tu. Jeszcze... Zaraz przebiegnie kolejny wilkołak i będę musiał w niego strzelić. O, biegnie. Fuck. Zaraz on kogoś zabije. O, widzicie? Nie, 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 nie pioruny. Haha, cieniasy.
Z moją kuszą nie macie szans. Każde miasto w całym świecie Albionu jest inaczej ubranych i ma inny styl, jakby normalne inne światy. Dobra, walczymy z nim. Musimy mu zadać 10 ciosów, jeśli dobrze patrzę. Tak, dobra. Nie dla ciebie teraz kusza. Po prostu ciebie pobiję. Jak na razie nie traci. Biały Wilkowak jest bardzo trudnym przeciwnikiem, ponieważ jest bardzo szybki. O, zmiał, po prostu. A, tutaj w Sękowej Polanie jest nawet kolejny srebrny klucz. He died fighting the last white Balvery. His wife still lives in one of the houses up at the top of the hill. If anyone knows how to hurt that bloody thing, it'll be her. Wonderful! Dobra, idziemy do tej żony, tamtego łowcy wilkołaków. Chodź, piesku. Kici, kici. Tak, wiem, ten tekst nie miał prawie żadnego sensu, ale... No co jest? Ja chcę się bić. O, mam pomysł. Następnym razem będzie na gołe pięści, tak jest. Nie po to tyle walczyłem, żeby to zmarnować. He's gone too far. What the blade is he talking about? The white Balvery. It's my husband. Or it was. Once. He was beaten by the Balvery they killed. And slowly, he turned into the creature he hunted for so long. For a while, he could control himself. But anything that was left of my husband is dead now. That's the town horn. It must be attacking again. My husband used silver weapons to up the last white Balvery. Please take this. End his pain. Spoko. No i zwiększał zboże srebra. Bardzo nam się przyda. Przy okazji ulepszy mój piękny obsydianowy miecz. Tutaj będę dopiero mógł opchnąć obsydianowy młot, także będzie git. Nie ciebie tylko. O. Yeah. Nie masz ze mną szans. Chodź się bić, let's fight. Chodź tu, brzydalu. Wystarczy tylko 5 uderzeń, dlatego mamy taką potężną broń. Jeszcze z pięści, kurka. Spoko. Żeby zakończyć tą misję, będziemy musieli go zarżnąć. Ach, dobra, do tej skrzyni pójdę po kwestie. Mamy sporo czasu. Kaban. Dobra. Mam srebrną kuszę, że się tak wyrażę, i srebrny miecz.
Nie możesz mi nic zrobić. Jesteś słaby. Ciekawe, czy go stąd trafię. Hyc. Wytypy, zabiłem go już? A nie. Tylko zadałem mu bardzo duże obrażenie. Gincie. Fuck. Jesteś cieniasem, poddaj się. Tak, za każdym razem, kiedy go jakoś mocno zranimy, przywołuje kolejne wilkołaki. Ho, zraniliśmy go tak dwukrotnie, że przywołał ich więcej. To w takim razie pozbędę się ich z wielką chęcią. Kurka, ale rzeź. Jak jakaś orgia. Dobra, dosyć. Walczcie, walczcie, moje stworki. Nie dajcie się im. O kurka, zabiję go. Zleć się nias. Ja tylko się bawiłem, co jest? Ale fajnie, jestem tak potężny. Oh yeah. Oto z... A ciebie z pięści rozwalę. Cudowne uczucie tak komuś sprać twarz. Tak jest, Jacob. Jacob 1, biały wilkowak 0. Yeah. Jestem tak potężny, że już nikt nie może mnie zranić. Lesson on hard god. Jeśli ktoś zrozumiał, to fajnie. Dobra. Czytam god mode. So, you're back. And in one piece. We heard the howling and feared the worst. But it looks like you triumphed over the beast. A jakże? A hero of your stature deserves the glory of fighting. Oh yeah. Your nomination should be waiting for you when you return to the guild. Oh, and speaking of the guild, they sent this letter for you from your sister. I hope it's good news. Enjoy yourself, won't you? Spoks. Siostrzyszka mi przysłała list. Ekstra. Mam tyle kasy, że powinienem podzielić się z całym Albionem. Yo. W każdym razie z tymi gościami, którzy mieszkają w ubogich miastach. Czy tam w każdym mieście, oprócz północnej kamiennej Altany, bo tam są sami bogacze. Bo tak poza tym to nie są żadne miasta, bo tam mieszka góra 20 ludzi, już kiedyś to mówiłem. Szmaragd, no dobra, niech będzie. Jeszcze otworzę te srebrne drzwi i na tym będziemy kończyć ten odcinek. Tak, chciałem jeszcze zrobić w tym odcinku walkę na gołe pięści. A, najpierw z tobą porozmawiam. Chodź tu. Tak, musimy dość mocno strzelić z jakiejkolwiek broni dystansowej w jego twarz. A masz. Gdyby ktoś miał znacznie słabszą broń, to by nie mógł tego zrobić. Ale ta kusza jest zajebista. W każdym razie ten łuk, który... możecie właśnie dostać w świątyni Skorba za te ofiary, jest jeszcze tak samo zajebisty jak ta kusza. Jak ktoś właśnie woli łuki, to
Proszę. Tylko to jest dla złych graczy. Chyba tam był jeszcze inny quest, gdzie tego nie trzeba robić, a dostanie się i tak ten łuk. Zaraz umiejętności, gdzie ja tu mam? Eliksiry. Przedmioty, eliksiry, dobra. Użyj. Jeszcze. Jeszcze. Oh yeah. No cóż, ale na tym będziemy kończyć ten odcinek, także pamiętajcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku.